Witam serdecznie. Nazywam się Janusz Kokot, jestem artystą, malarzem. Przez 4 lata razem z żoną i synkiem mieszkałem w Afryce na równiku w Ugandzie. Co artysta, malarz może robić na równiku? Oczywiście może malować obrazy, ale tym razem wybraliśmy się tam po to, żeby wybudować schronisko dla bezdomnych. Nasze przygody opisałem w książce pod tytułem Afrobiografia. Żeby książkę wydać, uruchomiłem zbiórkę środków. Wszelkiego rodzaju informacje znajdziecie poniżej. Nasze życie w Ugandzie było trudne, czasem nudne, czasem radosne, dlatego że niełatwo jest żyć człowiekowi z Europy pośród ludzi innego języka, innej kultury. Oczywiście ja nie patrzyłem na Afrykę jako turysta, ale jako ten, który mieszka, buduje, zmaga się z codziennością. I myślę dlatego, że ta rzeczywistość, którą się zmagaliśmy tam, jest uniwersalna i dotyczy bardzo wielu ludzi. Wierzę w to, że treści tej książki są w stanie zachęcić tych, którzy też przeżywają trudności, są w stanie rozbawić tych, którzy są smutni, są w stanie pomóc tym, którzy chcą sięgnąć po własne marzenia, a nie mają na to siły. Wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się wydać Afrobiografię i ona dotrze do tych wszystkich ludzi, o których wspomniałem. Bardzo dziękuję.